witam was w kolejnym poradniku do Terrarii i w tym poradniku zajmiemy się pierwszym bossem, czyli najsłabszym bossem, Eye of Cthulhu. Zapraszam. Dobrze. Eye of Cthulhu to jest najsłabszy hardmodowy, znowu chciałam powiedzieć hardmodowy. To jest najsłabszy boss w grze. Chociaż ludzie mówią, że King Slime jest najsłabszy bossem w grze, ale jak dla mnie Eye of Cthulhu jest najsłabszy. Eye of Cthulhu ma 2800 życia, jak straci połowę, transformuje się w bardziej agresywniejszą formę, wtedy traci defense, ale zwiększa się atak. No i dobrze, zacznijmy. Jak go przywołać? Są dwa sposoby. Albo musicie mieć 200 HP, 10 defensa. Na świecie nigdy jeszcze nie pokonaliśmy Eye of Cthulhu, to w 5 dni, znaczy to każdy dzień jest 30% szans, że się zrespi. I wtedy będzie taka o właśnie i takie coś, Substitus Looking Eye, taki tekst wam się pojawi. Albo Substitus Eye Looking, looking for You. Nie pamiętam, nie mam pojęcia, dawno tego nie robiłem. Ale jest też drugi sposób, żeby z 6 lensów przy Demon Altarze stworzyć przywoływaczkę. Substitus Looking Eye. Dobra, nie wiem jak to się czyta, po prostu przywoływaczkę w katulu. Przejdę zaraz do walki, bo z bossem walczy się w nocy. Wezmę sobie jeszcze manę. I... no, więc to jest walka. Usłyszeliście właśnie dźwięk charakterystyczny, że przylatuje boss. I tak, to jest boss. On wypuszcza takie małe, takie mini wersje Demon Eye'ów, ale to nie są Demon Eye, to są po prostu takie mini, takie cosie, nie? Dobra, nie wiem jak to wytłumaczyć. Tutaj gdzieś w rogu będziecie mieli jego statystyki po... przepraszam. Jeszcze raz. I przed transformacją. Więc tak. Bossa najlepiej według mnie się pokonuje muszkietem, throwing knife'ami i shurikenami. No, ponieważ no jak zaczynacie grę, no to macie tylko te słabsze itemki. I żelazny set już, jak już się ma, no to można na niego iść. Polecam mieć też 180 HP i te 15 defensa. Dobra. To dalej. Przejdę od razu do jego transformacji, bo teraz nie ma co gadać, on po prostu wypuszcza tego. I jak widzicie, on tak atakuje, jest bardzo wolny, jak przed transformacją. I dobra, ja teraz go już przetransformuję. Transformuje się on, gdy straci połowę całego HP. Czyli jak będzie miał 1400 HP, no to się przetransformuje. O, już zaraz to będzie. O, jak widzicie, transformacja. Rzucam z siebie tą powłokę oka i jest teraz samymi takimi szczękami. Jak widzicie, jest teraz znacznie szybszy, atakuje bardziej, o wiele szybciej, ale ma defensa zerowego. Więc jest bardzo słaby, ale jest mocny. Znaczy, jest bardzo osłabiony, w sensie, że teraz szybko mu HP będzie schodziło, ale jest teraz bardzo mocny, trzeba unikać jego ataku. Więc tak, zabijmy go. Bo teraz on już nie wypuszcza tego. Nie wypuszcza tych swoich sługusów, tych mini Demon Eye'ów. Ja go teraz zabiję. I co z niego dropi? Dobra. Dropi z niego. Na pewno serduszka do leczenia. Trochę demonitu, nie 99, ale troszeczkę. Troszeczkę też potów na healing. Corrupted Seeds'y. I to chyba tyle by było. I tylko 3 golda na pewno z niego dropnie. Albo 3 albo 2, coś takiego. Takie są małe szanse. I tak. Eye of Cthulhu powinniście rozwalić pierwsi. A łącznie, że to będzie was pierwszy boss. Pojawi się u was Driada. Jeżeli nie wiecie, kto to Driada, ani co to demoni, zapraszam, tutaj są teraz dwie adaptacje. Do Rud i do NPC-tów. Więc dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek nie był tak batwany, ponieważ to był mój pierwszy boss. I mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie i chcecie więcej bossów. Dobra. To żegnam się z wami. Cześć.